Salam alejkum, ziomeczki, z tej strony Travel w pierwszym odcinku z Hardzone 4 na modyfikacji Road to 56 jako Królestwo Arabii Saudyjskiej. Tak, to była jedyna propozycja, która ostatnio wleciała w komentarzach, więc jeżeli macie własne propozycje, to piszcie. Bardzo chętnie sprawdzę, czy uda mi się coś zrobić z tą serią. I postanowiłem, że zagram oczywiście Arabią Saudyjską z takiego powodu, że w głównej mierze Arabia jest takim ciekawym regionem, że w różnych modyfikacjach albo ona jest kompletnie taka ominięta, że wszędzie są kolonie, albo jednak są jakieś państwa i można coś porobić. Na przykład lubię Arabię Saudyjską, znaczy się Arabię, Arabia Saudyjskiej tam nie ma, Arabię, jeżeli chodzi o Kaiserreicha, Kaiserredukcja, no to razem z tym, Kaiserreicha, dlatego, że tam jest taki spokój, można się pobić, jest taki, wiecie, tak jak Ameryka Południowa w podstawce, że tak naprawdę tam jest w sumie wszyscy są powiązani, ale koniec końców się można bić i zjednoczyć kontynent, nikt ci się w to nie wejdzie, ponieważ wszyscy są daleko. Więc tutaj będzie taki problem, że mamy oczywiście dookoła siebie dużo po prostu wielkich państw. Mamy Francję, mamy Wielką Brytanię, jej kolonie i oczywiście będzie trochę trudno to jakoś załatwić, ale spróbujemy jakoś to porobić. Ogólnie rzecz biorąc, drzewko Arabii Saudyjskiej widziałem lepsze w niektórych modach, ale wydaje mi się, że w tym to po prostu jest takie, żeby było. Ogólnie większość tej części to jest po prostu podstawowe drzewko, które zostało trochę zmienione dla nich, więc w głównej mierze to nie będzie czegoś takiego, że będziemy mieli jakiś content dobrze zrobiony. Na pewno mamy tutaj trochę nawiązań, ale wydaje mi się, że to też jest, że tak powiem, na podstawce. Więc tak, to nie wygląda jak żołnierz, oficer Arabii Saudyjskiej. W takim razie możemy zacząć od naszego przywódcy. Tutaj dostaniemy do niego pusta traita, więc możemy to wziąć od razu. To, co popatrzyłem sobie, to tak, jest oczywiście śmieszne, czerwona ścieżka, ale wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieć radę jako przywódcę, to nigdy nie jest fajne, ponieważ to po prostu polega na tym, że fajnie, mamy radę, jej budynek nam rządzi. Mamy oczywiście też demokratów, który polega na tym, że nasz król zamienia się, przechodzi do demokratów, ale to jest po prostu współpraca. Ze współpracy to też jest czasami coś takiego, że nasi sojusznicy raczej nie będą chcieli nam oddawać terenów. Dlatego wydaje się, że najbardziej takie normalne, żeby po prostu pójść w Niemcy i tutaj coś porobić. Ponieważ Niemcy tutaj mają oczywiście różne dziwne rzeczy, ta ścieżka, ale możemy pójść w to i wtedy będziemy mieć trochę wojen. A jeżeli będziemy mieć wsparcie Niemiec, to wiecie, zawsze coś. Wystarczy, że w głównej mierze nasze wojska będą w miarę uzbrojone i wtedy będziemy mogli coś porobić. Okej, w takim razie mamy już trochę punktów. Może sobie... Ciebie nie możemy encourage new infantry architect. To jest najlepsze, że ten gościu też jest trochę słaby, więc nie wiem, czy mi się opłaca. Drugi ile ma? 50. Z jednej strony to jest atak, ale z drugiej strony by się przydało już mieć gościa, więc sobie wezmę go. Chcę dla siły, dla doświadczenia wojskowego dostać. W takim razie w międzyczasie tutaj dajmy te umiejętności. Zawsze nie wiem, jak to po polsku nazwali traits. Naprawdę, nigdy nie pamiętam, jak to zostało nazwane. Okej, więc tak, mamy tutaj możliwość przyjęcia kontroli nad czym jest Jarów? To. I wtedy co? I wtedy zostajemy, przejmujemy władzę i tyle? A to jest tylko pustynia, czy co?
No to jest pytanie takie, czy... Tutaj mamy kory, więc tutaj będzie fajne. Mamy zero, mamy tylko tutaj 2000 ludzi. I tak, samolot przelatuje, więc można, może go słychać bardzo. Okej. A, czyli włączamy to. Dostajemy trochę bonusów, to jest fajne. Nie, no co to... Zastanawiam się, czy coś jest więcej z tego. Okej, widzę, że Mussolini tutaj przejął władzę. Nasz śmieszny ziemniaczek. Myślę, że fabryki byłyby lepsze. Wiecie co? Plemiona? Fabryki byłyby lepsze. Okej. Zgaduję, że tego nie jest nam potrzebne, dlatego że... jak to wygląda z zasobami... Mamy 10... Nawet my nie mamy ropy. Chodzi o to, że po prostu w tym okresie jeszcze ropy nie znaleziono i po prostu jesteśmy takim państwem, które handluje wielbłądami i sikami. Tak. Tak, to jest prawda, handlujemy sikami. Więc... więc wydaje się, że tutaj na razie nic nie ma. Co nam pokazuje, że możemy... bo możemy przez to przejść i coś zmienić. No tego to już poczekamy. Okej, przejęliśmy kontrolę. Oj, hura. Okej, więc możemy sobie tutaj zrobić. Więc oczywiście, że pójdziemy w tradycyjną rolę. Dlaczego mielibyśmy wziąć coś innego jako Arabia Saudyjska? I widzę, że tutaj mamy przejścia. Mamy przejście, żeby tutaj wylądować. Ciekawe, chociaż nie powiem, nie jest jakoś interesujące. Dobra, na razie tutaj nic nie bierzmy, ponieważ nie jest nam potrzebne. Okej. Dostaliśmy przez jeden cel narodowy połowę naszych fabryk, które mieliśmy do tej pory, więc super. Tak, taktyka na wybudowanie jak najwięcej fabryk cywilnych, później budowanie wszystkiego innego idzie. Ale na razie to musimy poczekać. Więc co tutaj jest? No, na przykład pośmiejmy się z Iraku, bo zobaczcie, Irak. Całe jego zasoby są przejęte przez Brytyjczyków. No, to jest chyba na początku gry w podstawce też tak samo, więc... Podstawce na DLC czy bez? Już nie pamiętam. Okej, możemy ulepszyć naszą broń, bo jak na razie mamy... mamy normalną broń, ale możemy mieć lepszą broń. Jej. Lepszą broń. Zawsze super. Okej, i support equipment też by się przydało. I mamy super... mamy producenta kolei, który nam to robi. To jest chyba coś nowego. W ostatnim państwie Meksyku nie miałem tego, więc... więc to dlatego się tak trochę dziwię. Dobra, czy coś tutaj mamy już? Nie, na razie wszystko idzie w gospodarkę. Jeżeli coś nie możemy porobić, no to będziemy omijać. Więc na razie robimy typowy rozwój swojej armii. Taki podstawowy, mamy już trochę tutaj, jeżeli chodzi o te dywizje. Mamy też te nieregularne dywizje, które sobie szybko zmienimy na normalne dywizje. Wtedy trochę pójdzie do tego. Mamy sporo manpowera, kto nam dał? Support from Loyal Tribes, czyli z T. I to jest na całe życie, okej. Zgaduję, że będziemy mieć sporo takich bonusików małych. Okej, partial mobilization. Mam już sporo punktów doświadczenia, więc... więc nice. No i idziemy teraz totalnie pod Niemcy. Zobaczymy, jak to będzie. Zgaduję, że będziemy musieli sami się walczyć tutaj ze wszystkim dookoła. Coś tutaj jest? Invite Brabak. Czym jest Brabak? Factory output jest fajny. Nie, to tego nie. Wygląda na to, że weźmie Brabak, ponieważ wygląda, że jest najlepszy ze wszystkich. Okej, w takim razie idziemy w podstawowe. Chociaż powinniśmy już się przenieść na gospodarkę, ponieważ to jest już ten okres. Więc konstrukcja,
A, już to jest teraz zrobione. Okej. Okay. Tutaj chyba ikonki zostały pozmieniane, ponieważ te łopaty coś kojarzę, ale szczerze powiem nie do końca. Śmieszne było, gdyby pozmieniali tak chamsko niektóre rzeczy, że ja z pamięci to robię, a tutaj jest pozmieniane. To byłoby chamskie. Bardzo, bardzo chamskie. Okej. Dobra, udało nam się to zrobić. Co prosimy? Musimy to zrobić dopiero, a to jest niedługo. Force tribes to settle. Co? Warto byłoby teraz to zrobić. Jakieś minusy? Nie, w sumie na tej idei nie ma, tylko minus do stabilności. No ale widząc ile tutaj mamy tego, to nie sądzę, żeby był jakiś większy problem. Przydałoby się porozbudowywać też trochę kolej, więc póki mamy te decyzje do kolei, to może sobie połączymy kolej. Okej. I jeszcze może budujemy sobie tutaj takie połączenie. Okej. Chodzi w głównej mierze mi o to, żebyśmy do granic swoich doprowadzili i... jeszcze sobie punkty zaopatrzenia pobudowali. Więc na razie niech się buduje kolej, ja włączę ten... mamy nadal to... nie. No i to jest supply hubs, okej. Okay. To jak się wybuduje... wybudują te koleje, to wtedy... może coś porobimy. Więc na razie niech się tak to porobi. No potrzebujemy tej kolei, dlatego że no niestety jako Arabia Saudyjska... nie będziemy mieli tego zbytnio dużo. Antitanki? Myślę, że nie jest to jakiś zły pomysł, ale na razie nasza produkcja nie jest najlepsza. Okej, okay, dajmy... o, możemy już ulepszyć to. Okej. Okay. Dajmy sobie po jednym poziomie. Dlaczego to nie wpłynęło się, to ja nie wiem. Na razie tak, po jednym poziomie do wszystkiego. Okej, okay, co to jest? Outbanded Tory Zakat. Ten Daily Komunizm mi się nie podoba. Ale to możemy zrobić. Uniwersytet. I tutaj możemy sobie porobić... naprawdę mamy Minister of Everything. Podoba mi się. Minister wszystkiego. Okej. Dobra, no w sumie... no prawie do wszystkiego jesteś. Wydaje mi się, że weźmiemy tego. Tego byśmy wzięli. Tego raczej nie będziemy potrzebowali. I chodzi mi o to, że chcę... chcę sobie trochę ten... zneutralizować ten minus komunistyczny. Bo wtedy bym po prostu mógł dostać tą ideę i nie mógłbym się martwić tym. Okej, okay, nie mamy. Czekaj, co my musimy zrobić? O, musimy zrobić to. Zapomniałem, że ten mod na tym polega. Że najpierw trzeba zrobić resztę. Okej, okay. Air Superiority. No, to tego. Tak, będziemy już brać gości od doświadczenia właśnie. No tak, wojskowego w sumie. Okej, okay. To też wracaj na gospodarkę. Wszystkie sloty niech teraz robią gospodarkę póki co. Bo później się nam przyda. Okej, okay, mamy w sumie już... wydaje mi się, że jesteśmy dosyć dobrze podboostowani. To my tutaj musimy... musimy nadal poczekać. No, podoba mi się to. Tylko, że jest taki problem, że my mamy... mało mamy fabryk, więc... ta... te bonusy to takie prawie nic nam nie dadzą. Więc... może warto byłoby zainwestować w coś innego, ale popatrzmy sobie najpierw,
co możemy. Wydaje mi się, że już możemy to porobić. Recon, no to Recon będziemy. Hard Attack zauważyłem, więc tak, też weźmiemy Hard Attack. I tutaj szukam co tutaj, to może się przydać, dlatego że to będziemy mieć inżynierów. Tam jest, przez te długie nazwy tam się trochę nachodzą na siebie, ale nie ma problemu zbytnio. Tak, będziemy mieć tych inżynierów, więc i tak koniec końców będziemy potrzebowali ich. Mamy tylko jednego gościa, ale z dosyć dobrym trade'kiem. No i poczekajmy sobie na to, czy mam jakiś... Nie mam żadnych minusów, dobra, będzie łatwo. Okej, trochę fabryk. I nadal czekamy na to, więc nie ma jakiegoś problemu. Tego jeszcze nie weźmiemy, więc... wydaje mi się, że moglibyśmy pójść w... O tutaj. Chodzi mi w głównej mierze o to, żebyśmy... Aha. Dobra. Chodzi o to, że... O, jest migranci, fajnie. Że... Tutaj mi się podoba, żebyśmy poszli, tylko że musimy trochę podbustować swoje relacje. Ale jeżeli tutaj pójdziemy, to będzie też super. Dobra, pójdziemy na razie w to. Już w sumie możemy już z, tam z Niemcami gadać, ale wydaje mi się, że jeszcze poczekamy sobie. Zrobimy tamtą... tamten cel. 35 dni to nie jest jakoś mega długo. Tutaj na razie nic aż tak ciekawego nie widzę. Możemy rekon zrobić. Antitanki też pójść, tak jak mówiłem. Możemy teraz to zrobić. Wow, mam 4 sloty. Niektóre państwa nie mają 4 slotów o tym, o tej porze, więc ciekawie. O, robimy mundury zimowe, tak, tak. Wiecie co, może letnie zróbmy najpierw. Byłoby bardziej normalniejsze, że najpierw to pójdziemy. Okej, w takim razie napiszmy do Niemców, że ej, Niemcy, super jesteście. Okej, możemy już dostać? Tak, weźmy już tego gościa. Wydaje mi się, że... A nie, no... Wszystko jest ok. Tutaj. Tutaj na samym końcu mamy, że zmienia się. Też jest nawet fajną ideą, ale to jest taka idea, która trochę dodaje nam bonusów do okupacji bardziej. Okej, musiałem się napić herbaty. Okej, co tutaj mamy? Prepare for civil war. Nie, bo to by normalnie przyjdziemy. Więc nie musimy się przygotowywać. I tutaj już powoli sobie idę, poróbmy. I pytanie jest takie, czy mamy wystarczająco, żeby coś zmieniać w dywizjach. No, mamy trochę. Okej, w takim razie dołączamy do osi. O, maść los, oj. Ale te karabiny szybko się ulepszają. Możemy je też trochę polepszyć. Albo nie, na razie poczekajmy, bo by się przydało ich najpierw trochę pobudować. Okej, antitanki zrobione. Nie było tutaj jakichś takich dywizji pustynnych? O, tutaj są. Desert Infantry. Myślę, że to byłoby fajnie sobie zrobić, bo to może być dla nas w miarę fajne. Oj, pociągi by się przydało wybadać. To mogłoby coś pomóc nam. Okej, mamy już trochę tych fabryk. Okej. Że co? Nie zgodzili się? What? Super, podoba mi się to
Nie zgodzili się. A. Można było się trochę spodziewać tego, ale szczerze powiem, nie sądziłem, że tak będzie. Bo zazwyczaj się zgadzają, żeby to nie było jakichś problemów, ale tutaj widać, że był jakiś taki normalny, użyty kod. Że po prostu nie byliśmy tą samą ideologią i takie, a nie jesteście tą samą ideologią, więc co nas tu obchodzi? Okej. Kolejna dywizja, chętnie, chętnie. Szczerze, ja bym już zaczął was zmieniać. Mamy zmniejszony? Dlaczego? Zmniejszony koszt. Czy to zawsze był, znaczy się zawsze w tym modzie jest zmniejszony. Dobra, na razie sobie dodajmy to. Inżynierków. Na razie tyle możemy zrobić. Okej, czego nie posiadamy? Supporta, no supporta nie posiadamy. To jest pewniak. Dobra. Więc w sumie możemy trochę konwertować tej broni obecnie. Możemy w sumie zmienić już się na tych. Czy co tutaj mam? Media censorship. Szczerze powiem, to jest trochę głupie, ponieważ Daily Neutrality Support nie jest kompletnie potrzebny. W takim razie trzeba ogłosić, jaki islam jest znakomity. To jest jedyna porządna religia. Okej. Czy coś tutaj możemy porobić? To nam nic nie daje, więc tak naprawdę nie powinniśmy zbytnio zwracać na to uwagi. Jak będziemy war economy pójdziemy, to może by się wtedy będzie coś. O tak, udało nam się znaleźć właśnie ropę. Więc hurra! I rozpoczęła się misja, w którym dostaniemy więcej ropy. Nice. W którym miejscu to jest domalne? Domalne. Tutaj. To trzeba będzie uważać. Żeby nikt nam się tutaj nie zdesantował. Okej, okay, możemy już użyć tej decyzji. Okej, okay, i ile to nam zajmie? Zajmie nam sporo czasu, więc raczej tutaj nic nie zmieni. Który jest rok? Jest kolejny rok. Piękny kolejny rok. W takim razie badania. I co tutaj jeszcze możemy robić? Na razie tutaj nic nie możemy. No, wygląda na to, że nic nie ma więcej. Możemy pójść trochę w samoloty, ale to takie... O, ale tutaj pójdziemy w coś, tylko że nie mamy zbytnio fabryk, żeby to zrobić. Więc na razie sobie ogarnijmy, co możemy. No, nie mamy manpowera, więc warto byłoby sobie go powiększyć. Okej. W takim razie zamieniliśmy się, mamy teraz nową flagę, mamy nową nazwę. Państwo Neidu i Hedżazu. Neid i Hedżaz. I w sumie co tutaj dalej możemy? Możemy tutaj to porobić. No. Mogłoby być fajne, gdybym nie wiedział, że te wielbłądy nie są aż takie słabe. Okej. Więc zróbmy to. I w głównej mierze już będę kończył. Jedyne co, to jeżeli chodzi o Niemcy, to wydaje mi się, że użyję po prostu, patrzę na ikonki, użyję po prostu
komendy, żeby dołączyć do frakcji niemieckiej, bo wydaje mi się, że teraz to już w ogóle by powinni nas przyjąć. We have sent a diplomatic request, we cannot bother them until... Ej, to w sumie za chwilę, więc... Okej, więc zobaczymy, jak to będzie, raczej nas przyjmą. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Bo z wami Trecho. No to... Cześć!